na przestrzeni ostatnich lat. Wydaje mi się, że bliski byłem. Wykończenia, wyniszczenia. Problem naprawdę z tym, żeby którakolwiek mogła ją przeskoczyć, dlatego że nie znam drugiej takiej osoby. Nawet jak teraz mówię, to mi się chce płakać. Była jedna osoba, za którą ja nigdy nie przepadałem w tej agencji. Ta osoba chciała mnie wyrzucić z tego projektu, nawet zanim on jeszcze powstał. Ja trochę jestem atencyjną Cześć, dzisiaj moim gościem jest Marcin Dubiel. Cześć, dzień dobry. Bardzo miło, że zawitałeś tutaj w studiu. Bardzo już pochwaliłam twój outfit. Zawsze umiesz się stylowo ubrać i też dbasz o siebie. Skąd u ciebie takie zamiłowanie do tego, żeby jednak swoją prezencją też reklamować nie tylko siebie, ale też swój biznes, bo teraz wszedłeś w branżę beauty. Ojku, dziękuję za komplement. Przed kamerą zależy mi na tym, żeby w miarę dobrze i znośnie wyglądać, ale w domu to się nawet Natalia śmieje, że chodzę jak menel bez przerwy. Ale nie jest tak co? Trochę, że w domu właśnie ściągamy z siebie to, co najfajniejsze i po prostu zakładamy pierwsze, lepsze. Tak, to w czym jest wygodny i tak dalej. Nawiązując do branży beauty, no to rzeczywiście sam pomysł tego, że chciałem wejść w taki biznes, zrodził się z tego, że zacząłem chodzić na brwi. Nigdy wcześniej nie byłem w salonie kosmetycznym, a to nagle poszedłem na brwi, poszedłem na mani i mi się spodobało. Później pojawiła się możliwość, bo mój przyjaciel, który zarządzał takim biznesem, się zwolnił, no to stwierdziliśmy, że założymy sobie coś wspólnie. Ej, mocne w sumie, bo chyba tego się nikt nie spodziewał, że otworzysz taki salon. No tak, tak. Tego i pewnie i ja się nie spodziewałem, choć później pomysł sam dorastał przez rok, bo już rok wcześniej wpadliśmy na pomysł, że chcemy to zrobić, no ale wiesz jak to jest, jak chcesz sobie otworzyć biznes jeszcze tym bardziej stacjonarny, odwiedzasz różne salony, lokale, praktycznie jeden klepnięty, okazało się, że jednak nie ten i tak znowu na ostatnią chwilę trzeba było wszystko zmieniać. Natomiast no co do biznesu samego w sobie, no to też trochę mnie to zweryfikowało, bo zupełnie inaczej wyobrażałem sobie chyba w ogóle łatwość prowadzenia takiego biznesu. Okay. Ale pod jakim kątem myślałeś, że to są szybsze pieniądze i po prostu... Nie, w ogóle kompletnie mi nie zależało na zarobieniu pieniędzy w tym temacie. Ja już wielokrotnie powtarzałem. Pieniądze, które mogę zarobić na tym biznesie, to nie są pieniądze, które gdzieś tam w dobie tego, ile przy tym swoim biznesie internetowym byłyby duże. Natomiast ja po prostu miałem chęć zrobienia czegoś innego. Tak? Za zaangażowanie się w coś, co byłoby jakimś challenge'em. To były takie etapy. Na niektórych etapach radziłem sobie z tym, na niektórych etapach dystansowałem się i wiem, że mój wspólnik też miał do mnie pretensje. Zresztą do teraz tak jest, że czasem jestem bardziej zaangażowany, czasem mniej, no ale to ze względu na to, że po prostu robię gdzieś tam sporo rzeczy na co dzień. Mój menadżer teraz jakby to usłyszał, to by mnie wyśmiał, bo mówi, że ja tak chodzę i wszędzie ze wszystkim gadam, a nie robię nic tak naprawdę. No, jakby w dobie tego, w jaki on jest obrocny, no to rzeczywiście mógłbym powiedzieć, że nie robię nic. Ale nie masz tak, że już jakby teraz zająłeś się walkami też z tymi przygotowaniami, to pochłania większą część twojego życia, że już w sumie nie można powiedzieć, że nic nie robisz, bo zawsze możesz powiedzieć, że się przygotowujesz. Nie, no zawsze coś robię, tak, ja naprawdę sporo rzeczy robię, nie? Natomiast z tymi walkami to jest tak, że samo przygotowywanie się, same treningi są tak męczące i tak bardzo pochłaniają moją energię, że nie jestem w stanie robić po prostu niektórych rzeczy w ciągu dnia. Jedyne, o czym myślę, jak wracam do domu, to, że jestem głodny, że chcę iść spać, że jestem zmęczony, wiesz, w momencie, w którym twój umysł nie pracuje na wystarczająco wysokich obrotach, no to nie jesteś w stanie po prostu skupiać się na innych rzeczach. I tak na przykład najbardziej w ciągu ostatniego roku ucierpiał na ten temat mojej książki, która powstaje już prawie drugi rok i która już w 70% gotowa i po prostu nagle taka przerwa powstała i gdzieś tam ciężko zwolnił mocno ten temat. A nie czujesz, że właśnie taką książkę powinno się pisać właśnie przez te lata i że właśnie może też dodasz jakieś swoje doświadczenie teraz? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że właśnie chyba na tym powinno to polegać. No, wydawcy pewnie się to już tak nie do końca podoba, bo każdy chciałby, żeby to po prostu powstało jak najszybciej, żeby można to było opuścić, tym bardziej, że ona jest mocna, nie? Ona jest mocna, więc... Ja już mam tytuł. No. Uwaga, Marcin Dubiel jest niezniszczalny. Taki powinna nosić tytuł. Jak byś się odniósł do tych słów? Bo tak ludzie jednak o tobie mówią. Sylwester Wardenga zacząłby sobie rościć prawa do tej książki, bo to on pierwszy raz te słowa powiedział. Ale teraz już tak w sumie wszyscy mówią o tobie. Tak, tak, no tak, śmieję się. Coś w tym jest, choć... Na przestrzeni ostatnich lat wydaje mi się, że bliski byłem wykończenia, wyniszczenia, wywieszenia białej flagi. Ale czujesz, że to teraz możesz to odbierać jako komplement, czy jako obelgę? Zazwyczaj odbieram to jako komplement i szczerze mówiąc wielokrotnie te słowa dodawały mi siły, patrząc na to, jak skończyli niektórzy w tym świecie i niektórych kariery, a przede wszystkim nawet życie to prywatne się potoczyło, jak internet wpłynął na to, kim i gdzie oni są teraz. Sporo tych problemów udało mi się przepracować, nie? No masz duży bagaż doświadczeń, ale jak byś określił swoją karierę, jak ona się zmieniła na przestrzeni lat i to, jak jesteś odbierany w oczach ludzi?
bo jednak ty miałaś taką sinusoidę, ale wciąż jesteś teraz to dalej jest na tej, na tych wyżynach teraz bliżej. Czy ja wiem? No na przykład taka pani Edyta Górniak, jak ja dorastałem, to była osoba, która była gwiazdą, tak? Mm. Słyszałem parę piosenek, ale nie wiedziałem, jak stała się sławna, jak ta jej kariera wzrastała, ona po prostu była sławna. I ostatnio uświadomiłem sobie, że jest szereg i gro osób, które gdzieś tam teraz dorastają, wiesz, mają, nie wiem, 14, 15, 16 lat i one po prostu dorastają z tym, że jest ktoś taki jak Marcin Dubiel. One może nawet mnie nie śledzą, nawet wiesz, nawet nie za bardzo coś wiedzą o mnie, oprócz tego, że nie wiem, przeczytały jakiś nagłówek, że wiedzą, że ja się zajmuję albo walkami, albo tym, albo tamtym. Miałem wrażenie, że mnie trochę przerosła ta myśl, bo nigdy na siebie nie patrzyłem jako, nie wiem, na celebrytę. Jakby wiedziałem, że jestem rozpoznawalny, wiedziałem, że jakby jestem sławny nawet w pewnym momencie, choć bardzo tego słowa nie lubię. Ostatnio uświadomiłem sobie, że po prostu to już tak się stało, że gdzieś tam po prostu jestem w tej przestrzeni internetowej, zresztą nie tylko internetowej i wydaje mi się, że odnosząc się do tego, co ty powiedziałaś, ja po prostu już jestem w tym internecie, nie? Teraz niezależnie od tego, czy mam tendencję spadkową, wzrostową, ludzie śledzą to, co się dzieje, bo wiesz, bo szukają jakiejś dramy. Ale czujesz, że nabrałeś już takiego doświadczenia, które nauczyło cię właśnie życie i też ta twoja działalność w internecie? Nabrałem, ale ogromny bagaż doświadczeń mam za sobą, w tej chwili noszę, natomiast ilekroć myślisz, że już wiesz wszystko, to tak naprawdę później okazuje się, że nie wiesz nic i pamiętam, jak pamiętam nawet jak widzieliśmy się te 2 lata temu, chyba w Warszawie nagrywaliśmy. No, 2-3 lata temu. No, 2-3 lata temu. Pamiętam, jak rozmawialiśmy i gdzieś tam wypowiadałem się na niektóre tematy też właśnie związane chociażby z tym, czego doświadczyłem, gdzieś tam w różnych aferach, nie aferach, dramach. Myślałem, że to wszystko mam przepracowane, że to wszystko mnie czegoś nauczyło i że już idę taki po prostu stabilny i żaden podmuch wiatru już tak naprawdę nie może mnie zbić z mojego toru. Teraz wiem, że wtedy nie wiedziałem nic, nie? I wiem, że za 2 lata znowu powiem, no że właśnie. Teraz pewnie nie wiedziałem nic. To jest właśnie to żyćko, że myślimy, że jesteśmy świadomi, a doświadczenie, które buduje nam kolejne lata, daje nam o sobie znać i mówi, okej, okay, wtedy byłeś jeszcze mniejszy. I tak z wiekiem będziemy po prostu rosnąć. No ale wracając jeszcze do tego, że od zawsze jesteś gdzieś tam w tym świecie, nie oszukujmy się, jakby jesteś już bardzo długo, jednak możesz już o sobie powoli mówić, że jesteś dinozaurem. Czujesz, że jesteś takim realnym autorytetem dla ludzi? Autorytet to jest niebezpieczne słowo. Ja chyba nawet nie chciałbym być autorytetem. Pewnie dla jakiejś tam części ludzi jestem autorytetem, ale nigdy nie chciałbym mieć na sobie takiej odpowiedzialności. Wiem, że jednak mimo wszystko sporo tych błędów popełniłem. Wiem, że ludzie na błędach innych osób się nie uczą, więc jeśli ktoś miałby popełniać moje błędy naśladując mnie, to ja się chyba z tym zbyt dobrze nie będę czuł. Mam takie momenty, że bardziej zależy mi na tym, żeby przekazywać wartościowe rzeczy, a czasem mam takie momenty, że nie zależy mi na niczym, nie? Że po prostu robię sobie to, co robię i jestem przebodźcowany w ogóle. Nawet chyba teraz mam taki okres, że tak bardzo się skupiam na walkach i oddaję się gdzieś tam tym przygotowaniom, nieprzygotowaniom, bo nie mam też chyba pomysłu na to, co chcę w tej chwili robić w internecie, mimo że co jakiś czas konsekwentnie pojawiają się niektóre rzeczy i albo po prostu w nie idę i albo brnę dalej, albo po prostu odpuszczam. Powiedziałeś właśnie o swojej działalności i o tym, że nie wiesz, co będziesz robić. Streamy to było coś nowego u ciebie, coś, co jednak się zajawiłeś i co robiłeś stosunkowo długo, jak na ciebie. Miesiąc? No ale wiesz, jednak się zajawiłeś i to ci dawało jakąś tam nową publikę i też w tym odnajdywałeś. Chcesz do tego wrócić? Teraz planujesz? Streamy były fajne, bo zawsze jak pojawia się coś nowego, to dodaje nową energię, nie? Ostatnio rozmawiałem z Boxdelem na temat tego ich projektu, który oni sobie zrobili. Ja zresztą o tym projekcie wiedziałem już jakąś chwilę wcześniej, zanim on został ogłoszony. I w ogóle byłem strasznie pewny tego, że to im wypali. Co prawda, że teraz jestem już trochę mniej, bo wiem, że tam mają mocne charaktery i nie wiem, jak im to wyjdzie w ostateczności. Właśnie pamiętam taką naszą rozmowę, kiedy mogłem jakiś czas się z nim skontaktować, a Michał wie, że ja strasznie nie lubię, jak on mi nie odpowiada, bo już tyle razy dawał dupy i po prostu, wiesz, na jakiś czas się odcinał, trzeba było go szukać. Nie lubię tego, jakby obiecaliśmy sobie, że raczej będziemy odbierali od siebie telefony, no i Michał mi to zaczął później tłumaczyć, mówi tak, Marcin, bo ty wiesz, stary, jak to jest, jak po prostu robisz coś nowego, nachodzi cię taka energia i chcesz pracować i w nocy po prostu siedzicie w jakiejś grupie i pomysły same powstają. Ja tak miałem parę razy w swoim życiu. Robiłem rzeczy, które były dla mnie takim wyzwaniem. W pierwszej kolejności chyba TeamX. To mi dało takiego nowego życia w internecie, że po prostu chciało mi się, że chciałem komuś przekazywać wiedzę, chciałem sprawdzać siebie, na ile moja wiedza jakby może być w praktyce rzeczywiście zastosowana. No i ze Stuartem gdzieś tam to konsekwentnie realizowaliśmy. To mi dawało wtedy bardzo, bardzo, bardzo dużo energii. Później też dobry odbiór walk, jak gdzieś tam ta pierwsza moja walka miała miejsce, no to też był znowu taki boost mojego samopoczucia i mojej jakby
kariery internetowej samej w sobie. Na siłę też staram się nie szukać, nie? To jest chyba trochę tak jak ze związkiem, że jak na siłę będziesz szukał, wiadomo, jak jest presja, jak czujesz, że masz nóż na gardle, to się chce. No, jestem w tej niekomfortowej sytuacji, że jest mi w miarę dobrze obecnie w życiu, nie wiem, nie narzekam na brak pieniędzy i ciężej jest mi wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby myśleć nad tym, co mógłbym zacząć realizować i w co mógłbym się zaangażować. Mam 27 lat, kurczę, ty też masz tyle samo. Tak. Jeszcze 26 mam, no. Jeszcze 26. To już jest taki wiek, w którym też większą uwagę staram się zwracać na to, żeby otwierać interesy poza moją działalnością internetową. No nie chcę tego mimo wszystko całej swojej przyszłości na tym opierać, no bo ani to nie jest stabilne, ani pewnie ja bym się dobrze z tym nie czuł. Choć był taki moment półtora roku temu, że już myślałem, że zrobię tam jeszcze jedną walkę i w ogóle kończę tą karierę. Znowu mi się to wszystko pozmieniało. Jakby jest mi okej. Okay. Czuję, że chciałbym zrobić coś większego, ale kurczę, na tą chwilę jeszcze nie wiem co. Tak jak powiedziałeś, póki są pieniądze i póki masz ten czas, który chcesz sobie dać i nie stawiać jakiejś wygórowanej presji, no to po co się spieszyć w momencie, kiedy miałbyś robić na siłę. Streamy chyba dawały ci radochę, ale skoro straciłeś zajawkę? Streamy były okej. Okay. Popełniłem w sumie chyba parę błędów. Miałem sporo wniosków do wyciągnięcia i uznałem w pewnym momencie chyba, że na dłuższą metę to nie jest dla mnie. A skąd się w ogóle wziął u ciebie pomysł, żeby robić takie streamy? Wznowił mi się akurat wtedy kontakt z Meduzą. On to zaczynał robić, to u niego było trendujące. Namówił mnie na to, bo wspólnie wymyśliliśmy, że można by zrobić stream wokół walki. Jak się biłem z Trąbą, to uznaliśmy, że nikt czegoś takiego nie zrobił, a to było zajebiście ciekawe, żeby pokazać emocje wokół, które się z tym wiążą i przybliżyć w ten sposób ludzi do siebie. Wiesz, dla mnie nie było w tym nic złego, bo musiałem tylko się otworzyć na to, żeby ludziom pokazać część swojej prywatności. Ludziom mogłem dostarczyć w ten sposób content, którego w sumie nikt inny by nie dostarczył. No i to się spodobało, nie? Więc później jeszcze chwilę to pociągnęliśmy. Nie mówię, że nie będę tego robił w ogóle, ale chyba też się trochę przepaliłem w tym wszystkim. Po prostu takie tempo narzuciliśmy i tak dalej, że wyniki później też zaczęły spadać, no bo jeśli już tyle to robisz, no to ludzie wiadomo, to gdzieś tam stabilizuje się ta liczba osób. Co innego, jak robisz stream, który ogląda 20 tysięcy osób, a co innego, jak robisz stream, który ogląda 2 tysiące osób. To jest wciąż bardzo dużo. Patrząc na ilość rzeczy też w ciągu dnia, które ja mam do roboty, to w tych priorytetach musiałem to po prostu na tą chwilę odstawić na bok. No, a nie było trochę tak, że jednak ludzie ci zarzucali, że też nie do końca zawsze na tych streamach traktujesz ludzi z szacunkiem i też bardzo dużo było komentarzy na temat twojego związku. Czy czujesz, że trochę musiałeś to skończyć też z perspektywy tego, żeby twój związek tak faktycznie przetrwał? Na związek by to nie miało żadnego wpływu, dlatego że mamy jakiś tam swój schemat działania w związku, wiemy na ile sobie pozwalamy. To, co się dzieje w internecie, za bardzo nie jest w stanie wpłynąć na naszą relację. Jeśli coś jest w stanie wpłynąć na nasz związek, to raczej nasze gdzieś tam osobiste błędy lub problemy, ale też na pewno pojawiły się takie sytuacje, w których internet sprowokował między nami jakąś zawziętą dyskusję. Na pewno podświadomie mogło to wpłynąć na mnie, gdzieś tam jakieś tak czytanie takich komentarzy, że być może rzeczywiście nie powinienem tego robić. Tak jak mówię, też miałem później różne swoje przemyślenia po tym wszystkim. Który moment ze swojej działalności ogólnie w internecie, od momentu, kiedy działasz, wspominasz najlepiej, a który najgorzej? Najcięższymi psychicznie dla mnie emocjami to wiązała się skandal i ta drama w Kenii. To było bardzo, bardzo ciężko. Wydaje mi się, że stałem się po tym gruboskórny i po tej dramie już też ciężko było chyba mnie aż tak bardzo ruszyć, nie? Więc być może były jakieś rzeczy, które były cięższe. Natomiast jeśli chodzi o najlepsze, no to wydaje mi się, że właśnie te dwa momenty, o których wspomniałem wcześniej, jakby powstawanie Teamu X i nadchodziła moja pierwsza walka z Kacprem i w którym gdzieś tam też poczułem, że na nowo wszedłem w internet, no to były dwa momenty, które wspominam najlepiej. No właśnie, powiedziałeś o wyjeździe do Kenii. Z twojej perspektywy trochę inaczej to wyglądało. Wtedy jak wyjechałeś pierwszy raz, no to właśnie zadziała się ta cała drama. Kto cię w tej dramie najbardziej wspierał? Sporo było osób, które dawały mi dużo wsparcia, ale w pierwszej kolejności była to Ola Nowak, dlatego że tam na miejscu scenariusze w mojej głowie były tragiczne, nie? Jakby to też jeszcze wtedy nie wiedziałem, z czym to się je, więc jak po prostu to Instastory zostało opublikowane i na chwilę, na jakieś parę godzin nie miałem zasięgu, więc nawet nie wiedziałem, że coś się tam dzieje. Nagle dojechałem w pierwsze miejsce, to było, i pamiętam, jechaliśmy z Plemienia Samburu i jak dojechaliśmy do pierwszego KFC, przy którym był zasięg i dostałem te wszystkie telefony i nagle wszedłem na swój profil i najpierw setki, później tysiące komentarzy, że jesteś rasistą, jak to wszystko się pojawia, to jest takie uderzenie. Później jeszcze, no na pewno nie pomogła w tym jakby sytuacja
sesja z agencją, która wymuszała na mnie to, żebym ja powiedział, że odchodzę, a tak naprawdę ja tego nie chciałem i gdzieś tam podrzucano mi co chwilę oświadczenia, które oni chcieli, żebym ja opublikował, z którymi tak naprawdę ja się w żaden sposób nie utożsamiałem, albo utożsamiałem się w jakiejś części, ale było mi coś narzucane i jakby wiesz, ja najpierw miałem coś do przeprocesowania w swojej głowie, a musiałem jeszcze mierzyć się z tym, że muszę coś opublikować, coś przeczytać, ktoś chce, żeby jego słowa stały się moimi i no było to ciężkie. Była jedna osoba, za którą ja nigdy nie przepadałem w tej agencji, to ona została, wydaje mi się, zastanawiałem się już wielokrotnie na przestrzeni lat, czy to nie było tak, że ona specjalnie chciała być oddelegowana do tego, żeby mnie informować o wszystkich złych rzeczach, bo po prostu za mną nie przepadała i ta osoba chciała mnie wyrzucić z tego projektu, nawet zanim on jeszcze powstał, mimo że jakby to był mój wspólny projekt ze Stewartem, tak, więc było parę złych trochę złych emocji, no i wiesz, w momencie, w którym byłem tam na miejscu, no to tak bardzo mnie to uderzyło, że miałem najgorsze myśli. Wtedy pojawiła się Ola Nowak, która naprawdę gdzieś tam porozmawiała ze mną. Miałem wrażenie, że Ola była taka... Ten wyjazd to był wyjazd, przez który ja zacząłem patrzeć na nią inaczej, bo była pierwszą osobą, która chwyciła za mopa, jak weszliśmy do sióstr zakonnych i zaczęła sprzątać podłogę. Później jakby dała mi to wsparcie całe na miejscu, jak się wydarzyła ta drama i dlatego też nie będę chciał nigdy źle o niej mówić. No i fajnie, o takich osobach zawsze się miło wspomina, bo gdzieś tam piecze w naszym życiu odegrały. Tak. No i wiesz, jakby nie patrzeć, poznałem tam też Michała, który był jednym z właścicieli fundacji, która mnie tam wzięła. Przy okazji tego wszystkiego tak się zakumplowaliśmy, a później zaprzyjaźniliśmy, że teraz wspólnie mamy właśnie salon kosmetyczny, bo właśnie okay, to robię. To z nim. Tak, właśnie to robię z chłopakiem, którego poznałem tam na miejscu. Kto cię namówił na wyjazd do Kenii? Chłopaki z tej fundacji, czyli właśnie ten obecnie mój przyjaciel, a wtedy jeszcze nieznajomy, ze swoim wspólnikiem fundacji chcieli zrobić wyjazd, dzięki któremu mieliśmy uzbierać tam pieniądze na budowę ośrodka dla niepełnosprawnych osób. No jakby założenie było takie, że jedziemy, pokazujemy historię tych ludzi, pokazujemy niektóre dzieciaki, pokazujemy, jak wygląda tam życie. Zbliżamy ludzi tutaj w tej przestrzeni internetowej do życia tam na miejscu i dzięki temu być może uda nam się zebrać pieniądze i udało nam się. Nie, co prawda, że nie ostatecznie nie w takiej kwocie, na jaką liczyliśmy, no bo przy okazji różnych artykułów, nie artykułów, no to ten boost... Został przyćmiony, tak? Tak, trochę zgasł. Ostatecznie zebraliśmy i tak masę kasy. Ten ośrodek w ogóle jest już wybudowany. Wielokrotnie później, jeszcze w 2021 miałem możliwość oglądania, jak był w trakcie budowy. Teraz już miałem możliwość oglądania, jak on funkcjonuje. No i właśnie fajnie też, że zdecydowałeś się na wirtualną adopcję Dixona. Tak. Cyklicznie dodajesz co jakiś czas, że też go odwiedzasz i wyjechałeś ponownie do Kenii. To jest jednak coś, co widać, że też ciebie trochę zmieniło i ciebie ukształtowało i że też nie boisz się podejmować tego tematu, bo to też jest ważne, nie? Mhm. Że nie uciekasz od tego. Jakie doświadczenia właśnie tam na miejscu przeżyłeś, które też mógłbyś opowiedzieć komuś jako taką lekcję? Wiesz co, ja nigdy bym się nie chciał od tego dystansować, dlatego że to po prostu jest moje. Ja czuję, że to jest moje. Nawet kiedyś miałem taki etap, że chciałem założyć sam swoją fundację i nazwać ją Drugi Koniec Świata, dlatego że jakby to miejsce tam, Lare, to jest moje miejsce na drugim końcu świata i ja o tym wiem. Z czego by mi nie próbowali wmówić ludzie, choć i tak już przestali, bo o ile gdzieś tam na samym początku można było mówić, że robiłem coś, żeby poprawić sobie PR, to wydaje mi się, że gdzieś tam moje konsekwentne jeżdżenie tam i jakby pokazywanie tego, co tam się dzieje, chyba uświadomiło ludziom, że to jakby nie jest dlatego, że mi zależy na dobrym PR-ze. Jakby z tym się wiąże tyle emocji, tyle zmian w moim życiu, tyle zmian w toku rozumowania, w myśleniu, przez zdobycie przyjaciół. Mam nadzieję, że ludzie się nie przyczepią teraz, nie będą mówili, o jak on tak może powiedzieć, przecież on ma dziewczynę. Jedną z najbliższych osób mojemu sercu jest siostra Alicja. I mimo masy cudownych kobiet, które mam wokół siebie, ja powiedziałem kiedyś, że będzie problem naprawdę z tym, żeby którakolwiek mogła ją przeskoczyć, dlatego że nie znam drugiej takiej osoby. Nawet jak teraz mówię, to mi się chce płakać, tym bardziej, że przez ostatnie... dwa lata zmagała się tam po prostu z problemem choroby i nowotworu, z którym gdzieś tam to cały czas było obecne w moim życiu również. Ostatnio była sytuacja, w której okazało się, że będzie musiała mieć operację, więc po prostu w jeden dzień skoczyliśmy samolot, polecieliśmy do Rzymu, żeby tylko jeszcze móc z nią spędzić czas. Mimo że to była raczej standardowa operacja, no to wiadomo, że takie rzeczy mogą się w różny sposób skończyć. To miejsce, to Lare i ta Kenia dała mi możliwość poznania Alicji. Alicja nadała taki cel mojemu życiu, o którym za bardzo nikt nie wie. Strasznie chciałbym móc ludzi zbliżyć do jej postaci i pokazać to, co ona zrobiła, bo co ona zrobiła jest niesamowite. To jest taka moja misja chyba, żeby ludzie mogli
mogli to poznać. No i widzisz, to już masz teraz plan na siebie. Tak, no to tylko taki trochę... to jest taki dalekosiężny plan, nie? Jakby to będzie wymagało kupy czasu, pracy, pieniędzy i pewnie trochę nam zajmie, natomiast to na pewno jest jedna z rzeczy, którą będę chciał zrealizować w swoim życiu. W ogóle mam teraz taki okres. Cieszę się, że w końcu zacząłem myśleć w taki sposób, że robię rzeczy, które dają mi satysfakcję i mogę sobie na to pozwolić i myślę o tym, że chcę robić rzeczy, które po prostu sprawiają mi przyjemność. To znaczy, że jesteś w dobrym miejscu. Jestem w dobrym miejscu. Nie na wszystkich płaszczyznach na pewno, ale wydaje mi się, że jestem. Twoją mamę też często pokazujesz w internecie i też mówisz nieustannie, że jest dla ciebie gigantycznym wsparciem i ją gdzieś tam zabierasz, czy ze sobą na nagrywki, czy ona jest za każdym razem na twojej walce. Uważasz, że to była dobra decyzja, żeby ją tak pakować do tego internetu, mamę? Się pokazać? To tak chyba wyszło trochę naturalnie po prostu, wiesz. Czym innym był YouTube w 2015 roku, a czym innym jest teraz? Dla mnie śmieszne, bo teraz jestem dinozaurem internetowym. Pamiętam momenty, w którym byłem świeżakiem, nie? Rezi, Blowek, Boxdel, wtedy jeszcze jako Idelty, oni działali już po parę lat w internecie, mieli miliony subskrypcji, rozumiesz? Jak ja poznałem Stuarta, on chyba miał już ponad milion subskrypcji, znaczy albo nawet dwa, nie pamiętam, i wtedy ja byłem świeżakiem, a teraz ja jestem dinozaurem, natomiast no tak, content był zupełnie, jakby robiło się wtedy zupełnie inny content, gdzieś tam mój się opierał na tych takich filmach rozrywkowych, tu z rodziną, tu z czymś, to wyszło naturalnie, że po prostu zacząłem z nimi nagrywać, moja mama też zawsze była ciekawa tego, co ja robię i raczej nie unikała kamery, nie miała z tym problemu, że gdzieś tam ją pokazuję. Mimo naszych sprzeczek, bo jednak tutaj z mamą mam taką bardziej kumpelską relację, nad czym też kiedyś musieliśmy pracować na terapii, bo jakby to był jej błąd wychowawczy, który ona popełniła, znaczy na początku myślała chyba, że to był błąd, że za bardzo pozwoliła nam się zakumplować. W perspektywie czasu dobrze to na nas wpłynęło, ja też im jestem starszy i jestem dojrzalszy, tym inne staram się mieć do niej podejście, choć na pewno bywam czasem strasznym dzieckiem. Twoje rodzeństwo miało kiedykolwiek jakieś problemy w związku z twoją działalnością w internecie? Zdarzyło ci się jakby słyszeć o takich sytuacjach? Moja działalność na pewno miała wpływ na to, gdzieś tam w jakich one się też w warunkach różnych wychowywały, jak patrzyły na nie inne dzieci. Chyba nawet mój brat raz został przewodniczącym w klasie, dlatego że dzieciaki kojarzyły, że jest moim bratem. Na pewno było parę takich sytuacji, bardziej teraz podłamują, a wcześniej na przykład irytowały i to nie jest gdzieś tam sekret, że mój brat się urodził z taką delikatną wadą plastyczną, bo mu się pępowina w brzuchu zakręciła wokół twarzy, no i on dorasta i gdzieś tam ma delikatnie zdeformowane oko, co oczywiście jakby jest do zrobienia w perspektywie czasu gdzieś tam właśnie operacją plastyczną, tylko wiesz, że na etapie dorastania się takich operacji nie wykonuje, no dlatego, tak. Że no kości rosną, tak, to później mogłoby inaczej w złą stronę jakoś tam pójść. Natomiast jakby no zawsze też staraliśmy się mu w rodzinie dawać takie poczucie, że jest wyjątkowy, tym bardziej, że uważam, że jest bardzo inteligentnym chłopcem. Trochę ostatnio zaczyna łobuzić, że tak to ujmę. Były takie momenty, w których gdzieś tam ludzie źle się wypowiadali, jak na przykład dodawałem zdjęcie z nim. To były właśnie takie dzieciaki, które tylko chcąc na złość chciałyby coś napisać. No i tego na przykład nie mogłem przetrawić, nie? Pamiętam, że pierwsze lata, jak dodawałem coś z bratem i widziałem jakiś tekst, nawet nie chcę tutaj powtarzać, bo to jest jakby obrzydliwe i może to nie jest jakby złe ani wulgarne, to uważam, że jakby wstrętne. Po prostu ludzie nie powinni się wstydzić tego, że myślą takimi kategoriami. Często właśnie są dzieci, nie? Dzieci, które piszą coś, nie mając świadomości, jak to może wpływać na innych. A jak na ciebie wpłynął Team X i to, że byłeś w sumie jednym z pierwszych osób, które znalazły się w tym teamie, dzięki temu, że się też przyjaźniłeś ze Stuartem. I też wydaje mi się, że dużo rozmów prowadziliście, żeby ten team trochę też był wasz wspólny, nie? Pomysł tego wszystkiego był nasz wspólny. To wszystko jest, jakby wiąże się z jedną podróżą do Wrocławia, jak jechaliśmy do ortodonty. To teraz mam notatnik w domu, w którym po prostu wszystko powstawało w czasie tej jednej podróży. W czasie jednej podróży znaleźliśmy dom, w którym później to tak długo się toczyło. Tam wypisaliśmy wstępny skład, który później i tak się zmienił, bo potem pamiętam, że nawet kompleksiara była zawarta. Mieliśmy jakieś tam podziały i takie wstępne założenia tego, jak chcielibyśmy to zrobić. Ja zostałem od tego odsunięty właśnie ze względu na to, że to agencja Stuarta to finansowała i trochę tak jakby w tym wszystkim mnie zrzucili na drugi plan, z czym ja...
chyba nie miałem problemu. Mi zależało po prostu na tym, żeby zrobić coś fajnego. Żeby to wypaliło. I żeby to wypaliło. Większy problem miałem z tym, jak już właśnie później zaczęły się tematy pod tytułem chęci usunięcia mnie na przykład, nie? No to wtedy mnie to bolało, że jakby ja to tworzyłem. Ja byłem pomysłodawcą tego, ale na przykład też nie chcę za bardzo za dużo o nim mówić, ale Stuart był zawsze moim przyjacielem i przez to nie miałem takiej zazdrości w sobie, że jak powstawały nagłówki, w których pisano, że Team X, którego założycielem jest Stu, i nie było tam nic o mnie, albo ja byłem wymieniany w roli uczestnika, no to jakby nie miałem nigdy problemu z tym, że mnie tam nie ma. Jak ktoś ci jest bliski, to wydaje mi się, że nie patrzysz przez pryzmat takiej zazdrości. Na co założyła swój team? Ty też myślałaś o tym, żeby może wziąć swój skład i też spróbować coś samemu zrobić? Widziałem, jak to było przygotowywane. Ja nie uważam, żeby to była dobra decyzja, nie? Mówiłem jej o tym, że tam był za duży chaos, chyba to było za bardzo nastawione na to, żeby po prostu zrobić jakiś swój skład, a za mało było w tym wszystkim pomysłu. Ja właśnie ostatnio miałem tak, że chciałbym zrobić coś, co da mi znowu tą nową energię. Miałem ostatnio takie przemyślenie. Mimo tego, że gdzieś tam zależy mi na uniezależnieniu się finansowo od tej działalności internetowej, na zrobieniu paru takich biznesów, które będą stabilne, fajne, to mimo wszystko, powiem coś brzydkiego, ja trochę jestem atencyjną ja trochę o tym wiem i daje mi to energię do działania. Słuchaj, był taki moment w moim życiu, w którym ja po prostu przestałem się oszukiwać. Wbrew pozorom, to można mówić, że to jest łatwe, ale to było strasznie ciężkie, żeby przyznać się żeby stanąć przed lustrem i sobie powiedzieć, że jesteś w 100% ze sobą szczery. Nawet nie wiesz, jak często podświadomość jest w stanie, wiesz, zawładnąć twoim myśleniem, twoim tokiem rozumowania, a ja po prostu kiedyś pewnego dnia stanąłem i powiedziałem sobie, że nie będę się więcej oszukiwał. Nie mówię tutaj tylko o tym, mówię generalnie o życiu. Się śmieję, że słowem dekady z moim menadżerem jest słowo intencje. Nawet jakby to było strasznie brutalne, żebym musiał to przed sobą przyznać, to chcę wiedzieć, jakie są moje intencje i wtedy dopiero jestem w stanie coś z tym zrobić. Ja lubię, jak ludzie są zainteresowani tym, co ja robię. Po prostu daje mi to energię. Ale szczerze, czy to w ogóle nie jest przypadłość ludzi, którzy gdzieś tam influencerów? No przecież to ludzi napędza, jak coś robi zasięgi, jak coś się ludziom podoba, jak dostarcza taką rozrywkę, która jest doceniona. Faktycznie niewiele osób ma chęć przyznania się do tego, że tak ma, albo po prostu w jakiejś tam, może mniejszej skali nawet to ma. Bo nie wszyscy mają to tak, wiesz, gigantycznie. No tak, niektórym też zależy na przekazie i tak dalej. Ja też mam takie momenty, w których mi zależy na tym, żeby dać dobry przekaz. No ale właśnie nawiązać do tej atencyjności, to ja jeszcze nawiążę do twoich streamów. Miałeś troszkę taki konflikt z Alicją właśnie z Natsuor. Ten konflikt został zażegnany, na czym to się skończyło? Bo jednak Natalia wspomina, że ma z Alą dobry kontakt. Jak mam być szczery, to ja po prostu jakby w pewnym momencie sobie porozmawialiśmy z Alą i uznaliśmy, że nie będziemy się wypowiadali publicznie na swój temat. Jest między nami okej, rozmawiamy, ja się też z nią wielokrotnie widywałem w ostatnim czasie, gdzieś tam przy okazji, jak nie wiem, Natalia się z nią widziała lub wspólnie nawet się na siebie trafiliśmy na jednych wakacjach. Jakby między nami jest okej, jeśli chodzi o tamten konflikt w sam sobie, no to ja tam w jakimś stopniu nie akceptowałem niektórych rzeczy już wcześniej w niej i komunikowałem jej to. Słuchaj, tak jak mówię, no jakby nie chcę chyba za bardzo w to wchodzić. Lecimy do kolejnego pytanka. Masz jeszcze pewnie przed sobą kilka walk, bo ja, tak jak powiedziałaś, jeszcze nie kończysz tego, co zacząłeś. Też ostatnio zresztą nie mogłeś do końca pokazać się w tym oktagonie. Czujesz teraz taki trochę żal, czy jednak właśnie jesteś zadowolony, że w sumie to, tak jak powiedziałaś, łatwe pieniądze i nie musiałeś nawet wychodzić do oktagonu? Wiesz, był taki rzeczywiście moment, że na początku poczułem złość, byłem w ferworze walki, tak? I jak już było to nastawienie, już chłopaki się bili, ja się rozgrzewałem, to już się zrobiło takie gdzieś tam na tym backstage'u, jakby wszyscy nadawali taką aurę. W ostateczności, jak mam być szczery, zarobiłem te same pieniądze, które bym zarobił w momencie, w którym bym wyszedł do tego oktagonu. A nawet, wiesz, to jest taki sport. Nawet mógłbym, wchodząc, się potknąć, złamać nogę, rozumiesz? Tam mogłoby się wydarzyć wszystko. Jakby ja jestem akurat pewny tego, że w takim stanie, w jakim on był, to ta walka by długo nie potrwała. Tak jak mówię, no tam się może wydarzyć wszystko, więc po co ryzykować, nie? Jakby stało się to, co się stało, ta walka i tak się odbędzie, więc... Czyli i tak finalnie będziecie ponawiać tą walkę. Tak. To nie jest tak trochę, że Rally twoim zdaniem się przestraszył, bo były takie plotki, że on się przestraszył, że już miał to zaplanowane, że on nie będzie walczył z tobą. Przestraszyć to może chyba trochę za duże słowo. Jeśli on stoczył trzyrundową walkę i kosztowało go to naprawdę masę sił, był wystrzał adrenaliny, która trzyma cię w tym, że nie czujesz jakiegoś tam wyjątkowo bólu, to w pewnym momencie zaczyna spadać, nie? Jakby był 20 minut przerwy, poszedł do lekarzy, udzielił wywiadu, ta adrenalina zaczęła spadać, poczuł pierwsze objawy bólu, poczułby w trakcie walki. Jemu by tam się to na chwilę podniosło, miałby na 30 sekund, później po prostu by z niego wszystko, całe życie by z niego uszło. I on chyba też miał świadomość,
świadomość tego, że to się tak może potoczyć. Co ty czułeś w momencie, kiedy stoczyłeś kilkunastominutową walkę z Kacprem? Moje ciało? To już był koniec, nie? Jakby tam, zresztą chwilę po tym, jak tylko wyszedłem z oktagonu, bo to jeszcze gdzieś tam w przypływie tych emocji, adrenaliny, no to wiesz, nawet stanąłem, jeszcze wywiadu udzieliłem. Natomiast moje ciało było w tak tragicznym stanie, że później leżałem cały czas podpięty pod tlen, cukier miałem tak podniesiony, że tam panowie powiedzieli, że nigdy po żadnej walce nie widzieli czegoś takiego. Ciało starało się już znaleźć wszędzie energię, ja byłem wyczerpany. Nagle jakby to wszystko, co się dzieje, wiesz, ludzie krzyczą, jakby sędzia mówi, że wygrałem walkę. Byłem trochę w takim żagonalnym stanie, z drugiej strony stało się coś pięknego, jakbym powoli odchodził z tego świata i wszyscy biją brawo i jakby to było naprawdę piękne uczucie. Ale czujesz teraz, że przez to doświadczenie stać cię na jeszcze więcej? Czy już jakby nie chciałbyś tego powtarzać? W sensie chyba nie boję niczego, ale rzeczywiście było tak, że już mówiłem to wielokrotnie w różnych wywiadach, że jakby przez to, czego doświadczyłem w oktagonie, to już chyba nic nie jest w stanie mnie nie zdziwić, nie? Biłem się z dwumetrowym gościem, biłem się 18 minut w normalnym oktagonie, w klatce rzymskiej, biłem się... To jakie jest teraz dla ciebie wyzwanie? Na pewno jakby Ferrari w jakimś tam stopniu będzie wyzwaniem, bo zaczął już budować taką otoczkę wokół swojej osoby, jakby był nie wiadomo kim. No też teraz mimo wszystko wygrał tą walkę. Teraz chyba wyzwaniem dla mnie jest to po prostu jakby też każde kolejne zadanie staram się traktować jak wyzwanie, żeby go po prostu nie zlekceważyć i chyba takie będę miał teraz podejście do tej walki najbliższej, że moim wyzwaniem będzie zdjęcie mu tego uśmiechu z twarzy i pokazanie, że to nie jest gwiazda międzygalaktyczna, tak jak o sobie mówię. Udzieliłeś właśnie wywiadu po walce, która się nie odbyła i powiedziałeś, że to szybkie półtora bańki, jednak Boxdel stwierdził, że jednak wydaje mu się, że to raczej nie byłoby realne, żebyś tak powiedział i że on powiedział, że to może być faktycznie garza za kilka walk, jak no nie, za kilka nie, ale w sumie nie mogę mówić za ile, no ale bardziej za dwie niż za kilka. To była podkrętka, to chciałem zobaczyć, czy ludzie podłapią, okay, jak sobie zareagują, jak powiem, że 1,5 miliona za to zarobiłem. Ale finalnie Boxdel właśnie fajnie powiedział, że mimo wszystko zasłużyłeś na tą garzę, którą cię teraz jakby powiedzmy w cudzysłowie obdarzyli, że dostałeś połowę tej, którą miałeś zagwarantowaną mimo tego. Nie, dostałem całość. Taki był mój warunek, tak się dogadaliśmy na samym początku, że jeśli tej walki nie będzie, to ja i tak dostaję całość. Okej. Okay. Więc na dobrą sprawę, moją pracą, którą wykonałem przy tym wydarzeniu, to była praca promocyjna. Jakby to było, oprócz tego, że musiałem zrobić cały obóz przygotowawczy do tego, żeby być gotowy na tą walkę, to jeszcze pojawiałem się na wszystkich eventach, reklamowałem to u siebie, tak jakby, no, nie oszukujmy się, w przypadku gal freak fightowych ci ludzie nie dostają tak wysokich pensji za to, że taki dobry pokaz umiejętności dają, tylko dostają za to, że... reklamują to wydarzenie. Że reklamują to wydarzenie i reklamują sprzedaż tego, nie? Bo bez tej sprzedaży nie byłoby możliwości, żeby takie pensje rozdawać. No i nie wiem, ile tych walk mam, ale ja się biję już średnio 3-4 razy w roku. Jakbyśmy rozmawiali jakiś czas temu, kompletnie bym nie powiedział, że to w ogóle może dojść do tego, że tak się potoczy moje życie. Śmiesznie, ale polubiłem to bardzo. Mam w tym środowisku przyjaciół. Zresztą też twój trener jest twoim chyba też bardzo dobrym kumplem. Tak, no jakby jest dla mnie takim wzorem do naśladowania. Życiowo go podziwiam. No poznałem też chłopaków, którzy jakby nie patrzyć stoją za mną murem, a nie są raczej z takiego środowiska, które powinno akceptować, mnie akceptować, ale wiesz, no jakby to też się dobrze dokadujemy, no jakby przyjaźnie się z Radkiem Paczuskim, który teraz na KSW się bije. Fajnie, że to wszystko tak wyszło. Myślałem, że zwolnię w końcu tempa i skupię się na innych rzeczach, a tu nagle te kontrakty się same zaczęły pojawiać. Ale nie masz właśnie takiej świadomości, że powinny się pojawiać, skoro nieustannie udowadniasz, że z wszystkimi wygrywasz. I właśnie to jest dla ludzi najciekawsze, bo... No, wiesz co, na pewno fajnie, że się zbudowała taka historia wokół tego, no bo gdzieś tam te wygrane, w szczególności ostatnie, które były takie niestandardowe, doprowadziły do tego, że... Że masz taką łatkę niezniszczalnego. Tak, no. że gdzieś tam ktoś chce płacić te pieniądze, jakby nie patrzeć. Ja sobie tak ostatnio myślałem na tym, że są osoby, które po prostu są tak znane i mają tak zaangażowaną społeczność, że przyciągają ludzi i dlatego im się płaci te pieniądze. Odnosząc to do tego naszego targetu, no to Lexi dostawała te walki, no bo po prostu miała rzeszę tych fanów. Ludzie o tym nie wiedzą, ale Kamiszka ma bardzo dobre gdzieś tam przełożenie. Ludzie są zaangażowani gdzieś tam w to, co ona mówi w internecie i tak dalej. Kariery się tak dziwnie potoczyły i to właśnie ja także zwyciężyli z takimi dziwnymi osobami, albo te ich walki były takie niestandardowe, że też dlatego dostają, a są tacy, co w sumie przyjdą i nie wniosą ani jednego, ani drugiego i później już tych walk raczej nie dostają. Ale ty zmieniłeś całkowicie tak naprawdę swoją karierę od momentu, kiedy rozpocząłeś walki i odnalazłeś taki swój nowy cel, takie swoje nawet, można powiedzieć, powołanie, że to ci sprawia fan, a jednak wcześniej tego nie próbowałeś. Kto byłby dla ciebie takim realnym zawodnikiem, którego chciałbyś przywołać do walki z sobą? Gdyby była taka osoba, to pewnie już bym wielokrotnie się nad tym zastanawiał i to by była pierwsza osoba,
która by mi przyszła na myśl. Naprawdę nie ma czegoś takiego. Jakby, no, jakby dostosowuje się do tego, jaka jest sytuacja, tak? No przed walką z paszą też raczej nie myślałbym, że to wszystko tak pójdzie. Nie sądziłem, że to może wyjść tak fajnie. Wiedziałem, że, jakby, że idę tam po wygraną, ale wiedziałem też, że to nie będzie łatwe wyzwanie, a wyszło z tego, że wiesz, udało mi się wygrać to jeszcze w minutę i to moja osoba urosła w tym wszystkim i mogła, dlatego też dostała te kolejne propozycje. Były pytania o Mortalcia i o konflikt z nim. Skąd w ogóle ona się wzięła? Nie, tam chyba od żadnego konfliktu nie było. Ja kiedyś mówiłem, że jakby mógłbym z nim zawalczyć, bo jednak starano się cały czas znajdywać przeciwników dla mnie, którzy nie byliby znani tylko i wyłącznie z tego świata freaków, tylko też jeszcze przy okazji mieli jakiś zasięg i tak dalej. A to też ciężkie wyzwanie, tak? No bo walka z Amadeuszem, jakby nie patrzeć, to już była walka po prostu z gościem, który jest znany z freaków, tak? No bo to nie, Amadeusz no jakby nie jest, wiesz, nie wiem, piosenkarzem, celebrytą, albo nie robił żadnego teamu X ekipy, niczego takiego, on po prostu jakby zaistniał w tych freakach. Fajnie sobie to poprowadził i tak dalej. Póki się dało, chcieli mnie zostawiać z osobami, które są też mocne zasięgowo, czy to był Tromba, czy to był Pasza, po prostu też znany innemu środowisku. Chyba też się zamyka w pewnym momencie to koło, nie? No właśnie, przeciwnicy się kończą. Kończą. To wróćmy sobie jeszcze na chwileczkę do teamu X. Tak samo jak pytałam się ostatnio Natalii, jak u mnie była, o waszą relację jeszcze w trakcie teamu. Mhm. To jest tak, że ona jeszcze w trakcie teamu ci się podobała, czy w ogóle nie myślałaś o tym, że kiedykolwiek możecie być razem? Nigdy tak w ogóle na siebie nie patrzyliśmy. Nasza relacja jest taka mocno kumpelska. Lubimy wspólnie spędzać czas, oglądać seriale. Ta relacja tak się zaczęła i jak wydaje mi się toczy trochę. A uważasz, że dajesz jej powody do zazdrości? Szczerze uważam, że kompletnie ich nie daję, ale problemy z zazdrością Natalia ma. Właśnie widziałam na tego to pytanie. Masz tak już takie myśli, że skoro masz w tym roku 27 lat, to chciałbyś się już ustatkować? Bo jednak nieustannie mówisz, że lubisz dzieciaki i że jednak marzysz. Nie, teraz jestem coraz dalszy od tego. Jakby był taki moment, w którym tak, no dwa lata temu chciałem mieć dziecko, już tak sobie myślałem, wtedy nie wiedziałem z kim, po prostu myślałem sobie, ale fajnie byłoby mieć dziecko. To jakby nie, chyba nie jest jeszcze ten moment. Skupiam właśnie gdzieś tam na tej działalności. To, co ja robię teraz ze sportem, mocno angażuje moją osobę i wymaga sporej ilości czasu i gdyby jeszcze było teraz dziecko, to na pewno nie byłoby to do ogarnięcia w tej chwili. Okej. Okay. Masz dobry kontakt z byłym Natalii? Bo wychodziłeś do jego piosenki też. To jest kontakt na zasadzie cześć, nie? Widzieliśmy się gdzieś ostatnio na jakiejś imprezie, przywitałem się. On jest spoko, ja tam nigdy nic do niego nie miałem. Czasem gdzieś tam miał różne dziwne zachowania jeszcze, jak razem mieszkaliśmy i może jakieś tam delikatne zastrzeżenia były, ale teraz nie mamy w ogóle kontaktu na co dzień, więc ciężko mi się do tego odnieść. Robiliśmy sobie ten wspólny, że tak to ujmę nazwę, projekt pod tytułem, jakby ja go zaprosiłem, uznałem, że to będzie całkiem śmieszne, jakbym wyszedł do jego piosenki. On powiedział, że czemu nie. Przy okazji wykorzystał to jako promocję, zajawkę tego co, swojej działalności. Widzisz w Natalii jakby tą twoją przyszłą żonę i matkę swoich dzieci? Czy jeszcze nie patrzysz tak dalekosiężnie? Wiesz co, Natalia jest osobą, która wydaje mi się, że byłaby dobrą żoną, dobrą matką. Gdzieś tam w pewnym momencie powiedzieliśmy sobie, że wchodząc w związek, jakby mamy po 20, ja 27, ona 26, choć jeszcze 25 lat, jakby jeżeli już jest to na tyle poważny wiek, że myślimy o tym na poważnie, tak, że jakby nie byłoby sensu tworzyć związku, o którym moglibyśmy myśleć, że nie traktujemy go poważnie i jest na przykład na chwilę, więc mamy takie podejście, natomiast to chyba czas też będzie weryfikował. Na tą chwilę jakby wiesz, no mamy zupełnie jakby inne wyzwania w życiu. W moim przypadku te walki po prostu strasznie mnie angażują. Natalia miała ten swój projekt, teraz też szuka nowego pomysłu na siebie. Rozmawialiśmy kiedyś o dziecku i gdzieś tam chyba te nasze plany są takie, raczej się pokrywają, tak? Jeszcze nie teraz. Oczekiwania też są raczej okej. Okay. Mogłaby zachcieć tylko gotować, ale nie może mieć wszystkiego. Po prostu jeszcze to nie ten czas. A czy ta twoja ostrożność w związku z tym, żeby już zakładać właśnie rodzinę i się oświadczać, nie jest spowodowana tym, że już raz się oświadczyłeś i dostałeś kosza? Taka sytuacja miała miejsce. Było to podyktowane różnymi rzeczami. Teraz mam trochę więcej doświadczenia, tak, życiowego i więcej chyba też dojrzałości emocjonalnej niż wtedy miałem. Byłem się w stanie lekcji oświadczyć, no to była kwestia tego, że po prostu targały mną emocje różne, nie? Tak dużo się tego skumulowało i ja tak chaotycznie się zachowywałem. Wiesz, teraz jestem w takim stabilnym związku. Wiadomo, też mamy swoje problemy, tak? I też się kłócimy, ale wydaje mi się, że ja mam czas na rozwijanie siebie. Staram się też dać Natalii tą możliwość, żeby ona zrozumiała, jaką ona jest osobą, kim ona w ogóle chce
być, co ona chce robić, bo ona też ma takie rozterki, nie? Jesteśmy wspólnie na etapie, na którym odkrywamy, kim jesteśmy, kim chcemy być, jacy chcemy być dla naszych bliskich. I wiesz, jak przyjdzie odpowiedni moment, to chyba każdy o tym po prostu będzie wiedział, nie? I teraz po prostu tak na chłodno już bardziej dojrzale do tego podchodzisz. Wydaje mi się, że jakby to jest kwestia dojrzałości, choć na pewno no nie pomagają jakby czasem właśnie jakieś komentarze, jak gdzieś tam ktoś się odniesie do tego, że kiedyś się już komuś oświadczyłem, no to Natalia patrzy na mnie spod byka, no bo miało to miejsce, no, no tak, i to też nie będzie tak, ja nigdy nie powiem, że tego żałuję, tak, no bo to jest jedna z tych rzeczy, która dała mi jakieś doświadczenie, która doprowadziła do tego, że jestem obecnie w miejscu, w którym jestem. A jaką współpracę wspominasz najlepiej, jaką najgorzej? Myśl najgorzej, nawet jakby ci dali czterokrotnie więcej niż wtedy, to i tak byś jej nie wziął. Kurczę, no to jakbym miał powiedzieć, że najlepiej, no to chyba jednak mimo wszystko z Fejmem, no bo to jest współpraca, która mi dała najwięcej i nie tylko jakby finansowo. Choć była ostatnio, słuchaj, to jest śmieszna anegdotka, ale w 2017 zareklamowałem taką szczoteczkę do zębów Oral-B. Jak dosłownie wczoraj rozmawiałem o tym z mamą, jak popatrzyłem na tą szczoteczkę, że to chyba powinna być jedna z najlepszych moich współprac, bo tą szczoteczkę mam do teraz i od 2017 nic się z nią nigdy nie stało i używam jej cały czas i zawsze ją wszędzie ze sobą mam. Okay. I wydaje mi się, że ta szczoteczka to jest produkt, którego rzeczywiście nigdy nie będę żałował, że go zareklamowałem, ale wiesz co, nie kojarzę, żeby było coś, co bym wspominał jakoś. A jak odniósłbyś się do tej afery, która gdzieś tam ostatnio się wydarzyła wokół ciebie, związana z zegarkami? Ja to ostatnio sobie tak pomyślałem. Jak ktoś nagrywa, że kupił sobie coś za 1 000 000 złotych, a kupił to tak naprawdę za 927 tysięcy, to nie nagrywa. Kupiłem sobie Lamborghini za 927 tysięcy, czyli 358 zł, tylko nagrywa odcinek, kupiłem sobie Lamborghini za 1 000 000 złotych. Ja ten zegarek też dostałem w lepszej ofercie. Te 500 000 jakby to jest jego wartość. Na tyle generalnie jest ona wyceniana. Natomiast no ja go kupiłem w lepszych pieniądzach. Po co ja mam się w to angażować? Ludzie się sami nakręcili i sami zaczęli dyskutować. Marek właśnie z Royal Watch mówił o tym, że niebagatelna kwota 500 000 złotych, ale jakby nigdzie nie padło, że ja te 500 000 przelewam. Okay. Chyba bym się naprawdę zdziwił teraz, gdyby ktoś coś takiego wyciągnął. To jest wartość tego zegarka i generalnie no taka jest jego wartość. To jest taki biznes. Można kupić zegarek za mniej, za więcej. To może być wciąż ten sam zegarek. Ja go kupiłem w lepszych pieniądzach. Wydaje mi się, że w bardzo atrakcyjnych. Ja wydałem u Marka pieniądze, a on później wydał u mnie, bo tak naprawdę przyszedł i chciał zostać moim sponsorem właśnie przy okazji Fejmu. Ja nigdy nie miałem przez wszystkie swoje walki sponsora takiego bezpośredniego, który by mi płacił w ogóle za walkę. Często tam na przykład firmy, których ja jestem ambasadorem, umieszczałem tak po prostu ze względu na to, że chciałem utrzymać dobre relacje między nami, ale no to była pierwsza taka współpraca. No, i tak nawet nie wyszło, bo mimo, że miałem naklejkę przyklejoną, to nie było walki. Ale pieniądze dostałeś. No, ale tak promocję swoją zrobiłem. Okej. Który komentarz zapamiętałeś, który cię tak dotknął albo właśnie zmobilizował? W pewnym momencie zrozumiałem, że to, co ludzie piszą i mówią, nie powinno mieć dla mnie aż takiego znaczenia, bo inaczej bym po prostu zwariował i tak naprawdę największą wagę przykładam do tego, co mówią mi moi bliscy, tak? Więc chyba nie jestem w stanie przytoczyć żadnego takiego komentarza. Jakby, wiesz, no było parę rozmów z bliskimi gdzieś tam pewnie parukrotnie. To chyba Mateusz jest mój menadżer, przyjaciel, jest właśnie taką osobą, która jest w stanie... No on mnie zna też, tak? Jakby on w pewnym momencie po prostu, mam wrażenie, znalazł instrukcję obsługi mojej osoby i po prostu gdzieś tam sobie otworzył kluczem i on już w tej chwili wie, gdzie ma pociągnąć, żeby zadziałało, więc on po prostu jak chce mi coś bardzo dosadnie zakomunikować, to on wie, jak to zrobić. Ale co śmieszniejsze, to właśnie on mi kiedyś zwrócił uwagę na to, że ja powinienem być ze sobą szczery i jakby te kwestie tych intencji, to chyba było coś, co najbardziej mnie tak ruszyło z rozmowy z bliską osobą. No bo tak jak mówię, jeśli chodzi o komentarze przy tej aferze rasistowskiej, no to było to ciężkie do zniesienia, bo ludzie mówili, wmawiali mi, że jestem rasistą, a ja rasistą nie jestem. To był moment, w którym ja wiedziałem, co ja czuję tam na miejscu, wiedziałem, jak dużo emocji we mnie wzbudził, jak ja się cieszyłem z tego, że tam jestem, z tego, że tam możemy zrobić coś dobrego, a to zostało tak bardzo spłaszczone do tego, żeby nazwać mnie rasistą i to mnie tak bardzo bolało, nie? I nie jestem też fanem portali plotkarskich. Jakbyś mógł opublikować, jaki chcesz film na swoim kanale, który się wydaje nierealny. Dokument teraz o ekipie. Ale taki, który chciałbyś właśnie opublikować, to jaki to by był? Film dokumentalny właśnie o siostrze Alicji, o jej działalności i o tym. Film, który mógłby ludzi zbliżyć do tego, co ona zrobiła, co ona robi w dalszym ciągu. No to pozostawiamy po tej rozmowie właśnie, widzisz,
dla ciebie głębszy cel i teraz właśnie życzę ci, żebyś stoczył jeszcze wiele walk, które wygrasz i żebyś zarobił kupę kasy i nagrał taki dokumentalny film. Ja dziękuję bardzo. I żeby po prostu wszystko było w porządku zarówno u ciebie, jak i u Alicji i żebyś po prostu był szczęśliwy. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci za rozmowę. Fajnie się rozmawiało i też dziękuję ci za tą otwartość i szczerość. Dzięki, również jestem wdzięczny.